Siemka wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam, jak sobie naprawić wczytywanie tekstur w Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na łapkę w górę oraz jeżeli wam pomogłem, wpisać mu kod w sklepie, czyli Soli, a ja zapraszam was do oglądania. Więc pierwsze co robimy, to oczywiście wejdziemy sobie tutaj, wpisujemy sobie grafiki, ustawienie grafiki, następnie włączamy sobie to na włączone i tutaj pewnie nie będziecie mieć nic, więc ja też sobie teraz usunę, żeby wam pokazać, że tutaj nic nie mam. No i po prostu klikamy sobie przeglądaj. No i teraz wchodzimy na dysk, na którym mamy zainstalowany Fortnite. A mój to jest C, więc wchodzę sobie Program Files, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Windows 64 i teraz mam cztery takie F-ki, czyli cztery Fortnite'y i każdego z nich klikamy tutaj, dodaj, opcje i wysoka wydajność. I tak robimy z każdym z nich. Ok, gdy już sobie to zrobiliśmy, powinniście teraz uruchomić komputer, to zrobię na sam koniec nagrania, ponieważ chcę to nagrać i żebyście widzieli, że to naprawdę działa. Więc po prostu ja sobie zrestartuję komputer, jak już to nagram. Teraz wpisujemy sobie procent local app data procent. Gdy już sobie to wejdziemy do tego, szukamy sobie tutaj Fortnite game, saved config, Windows client, no i game user settings. Wchodzimy sobie tutaj i wpisujemy sobie tutaj, w Ctrl F klikamy i frame wpisujemy i teraz macie frame rate limit. Oczywiście ja mam 240Hz monitor, więc wpisałem sobie 237. Jeżeli macie 144Hz monitor, wpisujecie 144. Jeżeli macie 60, wpisujecie 60. Jeżeli macie 165, to wpisujecie 165. I tak analogowo, ile macie każdy. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś, chyba 360 teraz wyszło, ale wątpię, że ktokolwiek z was go ma. No i tutaj jeszcze wchodzimy sobie. No i jeżeli już wpisaliśmy tutaj odpowiednią liczbę, to jeszcze znajdźmy sobie coś takiego jak B Show Grass, jak widzicie, jest tutaj w tym miejscu. I wpisujemy sobie tutaj, powinno być true, wpisujemy sobie false. Klikamy sobie zapisz i wychodzimy z tego. Kolejnym krokiem będzie pobranie DirectX. DirectX oczywiście będzie do pobrania w opisie, jeżeli nie, i w przypiętym komentarzu też na pewno, jeżeli nie wiecie skąd to pobrać, a teraz pokażę skąd to pobrać. Więc wpisujemy sobie DirectX. No i tutaj powinno być instalator pakietów. Pierwszy link i klikamy sobie pobierz. Teraz czekamy chwileczkę. Włączamy to. Tak. Akceptuję umowę. Dalej. Jak widzicie, pobrało się już teraz jeszcze kolejny etap, czyli inicjowanie i instalowanie, także teraz naprawdę chwileczkę trzeba poczekać i zaraz wszystko będzie gotowe. Ok, jak widzicie, zainstalowały mi się już sterowniki karty graficznej i możemy sobie to już zamknąć, jeżeli to zrobiliśmy. I ostatnim krokiem w dzisiejszym odcinku będzie oczywiście usunięcie plików tymczasowych, więc wpisujemy sobie procent temp procent. I wchodzimy sobie tutaj Ctrl A i Delete. Teraz klikamy sobie wykonania wszystkich elementów bieżących i klikamy pomiń. Klikam za wszystkich elementów bieżących i pomiń jeszcze raz i gotowe. Teraz bierzemy sobie korzyść na drugim ekranie i klikamy usuń. No i to by było na tyle dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na pewno to wam naprawi tekstury, ale jeszcze zanim skończę film, to chciałem powiedzieć, że jeżeli to wam nie rozwiązało problemu, to znaczy, że prawdopodobnie macie Fortnite'a na dysku HDD, czyli dysku takim talerzowym. Dyski SSD są dużo szybsze, także jeżeli macie wolne 200 zł, 200-300 zł, to dokupcie sobie taki dysk, podłączcie do komputera i tam zainstalujcie Fortnite'a, jak i Windowsa, będzie to wam na pewno szybciej chodzić. No i ogólnie te dyski talerzowe, one są wolniejsze od tych SSD-ków, ponieważ w dysku talerzowym macie talerz, który się kręci, z którego są szczytywane dane. Przez co, jak macie dysk taki talerzowy, to on naprawdę będzie dużo wolniejszy niż od SSD. Chyba że macie jeszcze wolne na przykład 500 zł, no to możecie kupić dysk SSD, tak jak w moim przypadku, na złączu M2. No i ten M2 jeszcze ma szybsze właśnie transfer plików, prędkości tych transferów, więc no jeżeli macie, no to naprawdę polecam, bo naprawdę to wam może pomóc. To ja już dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Sorry, że tak krótko, ale no nic więcej nie zrobię odnośnie tego wczytywania plików. Mam nadzieję, że pomogłem. No i widzimy się w kolejnym filmie. Siema!